Podsumowanie marca. Co kwitnie w marcu? Swoje show na trawnikach rozpoczęły krokusy. Coraz chętniej sadzone są przez mieszkańców Warszawy, Polski, jak również przez urzędy gmin. Rozkwitają, zanim trawa porządnie się zazieleni, a ich zielone pędzle zdążą jeszcze odżywić cebulę przed pierwszym koszeniem trawy. Uwielbiają je także pszczoły, które wybudziły się już po zimie i energicznie zaczynają zbierać pyłek. Zadziwiające, jak te pierwsze wiosenne kwiaty potrzebne są nie tylko nam, ludziom, by cieszyć się pięknem życia, pięknem przyrody, pięknem kwiatów, pięknem wiosny. Ziemia budzi się do życia. Obserwując kwiaty, w pierwszych promieniach słońca nabieramy niesamowitej energii, a jednocześnie spokoju. Jest wiele odmian krokusów. Niestety posadzone przeze mnie krokusy z grupy botanicznych nigdy nie przetrwały. W Tatrach najchętniej rośnie krokus spiski. Kalina bodnanska. Ciekawa roślina, gdyż jej pierwsze kwiaty w ciepłe zimy mogą pojawić się już nawet w grudniu. Ma bardzo długi okres kwitnienia, aż do kwietnia. Rośnie do 3 metrów i potrzebuje gleby lekko kwaśnej, stanowiska słonecznego. Można podziwiać słodki zapach jej kwiatów. Jest krzyżówką kaliny wonnej, która pochodzi z Azji, i kaliny glandiflorum, odmiany niemieckiej, uzyskanej w drugiej połowie XIX wieku. Rannik cylicyjski, roślina południowo-wschodnioeuropejska i środkowoeuropejska, w Polsce bardzo rzadko występuje i lubi półcień. Na stanowiskach słonecznych przekwita o wiele szybciej. Bardzo podobną do niej rośliną jest miłek, a w tym samym czasie zakwitają również pierwiosnki i przebiśniegi, które naturalnie występują w lasach południowej i środkowej Europy. W Polsce na stanowiskach naturalnych podlega ochronie gatunkowej częściowej. Uwielbiają go pszczoły. Pod koniec marca swoje show rozpoczęła również cebulica syberyjska, która przepięknie prezentowała się w Parku Krasińskich w Warszawie. Pochodzi ona z zachodniej Azji, Kaukazu i wschodniej Europy. W Polsce uprawiana jako roślina ozdobna. Bardzo ciekawe jest to, że u mnie zagnieździła się między funkiami. Choć jest bardzo drobna, to chętnie tworzy takie całe łany kwitnące. Mirabelka potrafi stworzyć gęsty żywopłot, dość szeroki i naprawdę chyba nie do pokonania. Wczesną wiosną zalewa ją potok białych kwiatów. Przepięknych, delikatnych, ale niestety bardzo chwilowych. Dosłownie 3-4 dni. Zdziczałe mirabelki nie tworzą owoców. Przez cały sezon cieszą przepiękną zielenią, a zimą są przepięknym, brązowym, gęstym krzakiem. Zawilec gajowy to jest rodzima bylina, występuje często w naszych lasach liściastych i w starych parkach. Kwitnie w kwietniu, ale tej wiosny zaczęła już kwitnąć w marcu. Lubi półcień i miejsca całkowicie zacienione. Po przekwitnięciu roślina zanika, dlatego u mnie posadzona jest między barwinkiem i absolutnie już teraz go zdominowała. Jej sadzenie polecane jest również z funkiami. Magnolia.
ogromna ilość gatunków, w znacznej części pochodząca z Azji, z Korei, Chin oraz Japonii. Tylko niewielka część pochodzi z Ameryki. W Polsce cieszymy się ich kwiatami od niedawna. I tak naprawdę chyba tylko około 25 gatunków jest na tyle mrozoodpornych, że umożliwia uprawę w naszym chłodnym klimacie. I magnolie są bardzo stare ewolucyjnie. Pojawiły się na Ziemi jako jedne z pierwszych roślin kwiatowych około 95 milionów lat temu. I magnolie pojawiły się za czasów dinozaurów, gdy nie było jeszcze pszczół, a zapylały je chrząszcze. I w zapisie kopalnym w Europie występowały rodzaje gatunków magnolii, natomiast one w większości niestety wyginęły, wymarły, te drzewa magnoliowate w czasie pleistoceńskich zlodowaceń. I dopiero teraz przywożone są te nowe odmiany z Azji, natomiast tych rodzimych, które w Europie występowały, po prostu obecnie nie ma. Barwinek, bardzo ciekawa roślina zadarniająca, również ma płócień. No i bratki. Roślina dwuletnia, która nie lubi palącego słońca, ale do donic może być już sadzona w marcu, a gdy przyjdą mrozy, przetrwa nawet pod wielkim śniegiem i pomimo iż zostanie zmrożona, momentalnie odżyje, jak tylko odczuje pierwsze promienie słoneczne. Potrafi się sama wysiać, można ją przesadzić do gruntu, i nawet do lipca potrafi w jakiś sposób cieszyć kwiatem, choć już jej zielone ulistnienie nie będzie tak atrakcyjne jak w tym wczesnowiosennym okresie. Ogromna ilość wspaniałych odmian umożliwia wykonywanie różnych pięknych kompozycji.